Jesteśmy w garażu, widok przez okno. Widać skrzydła, dwóch bram, furtki. Co spawałem migiem, nawet przy wietrze, trochę zasłaniałem i nie zmuchiwało za bardzo. Oraz wysięg siłowników do bramy na pilota. Do cięcia będziemy używać tej piły. To już kiedyś pokazywałem i ze względu na to, że było zainteresowanie, jak to działa, to pokażę. Wspomniany kanał, dechy do pocięcia, styropian, co pozostał po dociepleniu, jakieś tam palety do rozbicia, dechy na blaty do rusztowania warszawskiego, bo nawet nocnik się znalazł. Brama na pilota jest. Tutaj jest skład na drewno i tam węgiel. Także za chwilę podniosę ten blat, żeby trochę pod skosem był i grawitacja pomoże deseczkom sobie ściętym spadać prosto do drewotni. Także muszę się uzbroić w słuchawki, bo będzie trochę hałasowało. Takie o piękna maseczkę na twarz, bo trochę dymi z kurzu, z zaprawy, tak jak mówiłem, to są używane szalunkowe. Zatem włączamy. Trochę się zwichrowało, ale życie też było, bo tych dech tutaj było o 3 razy więcej niż styropianu. Także trochę już pocięło. Przerwę zrobiłem dlatego, że chciałem powiedzieć, poziom trudności cięcia będzie narastający. Spróbujemy sobie jakiejś tam płyty pilśniowej. Później będą jakieś deseczki cieńsze, calówki, 32, no i ten trochę grubsze. Czapki na uszy. Gwarancją sojuszy. Tutaj sobie jeszcze mam taki styropianik. Piękny styropian. Co podkładam pod kolana. Moje podkolanówka. Jest lżej kończyć. Dokopałem się do stempli. Zaraz pokażę, jak tnie. Miałem kilka też. Wcześniej pociąłem, nie widzę. O, chyba że nie. Kropie, powiedzmy 10 na 18 szły jak masło. Tutaj mam coś 16 na 20, zdaje się. To pociąłem, ale nie dało się na wylot. Także trzeba piłą łańcuchową do tego. Tu jest chyba 16 na 16, to też nie wszednie. Chociaż z tym pęknięciem to może by pomogło.
Na dzisiaj koniec. Cięcie trwało godzinę. Raz tam szpadlem ogarnąłem, żeby wpadło głębiej. Drewna się pozbyłem. Wirów trochę naprodukowałem. A sprzątanie polega na tym. I pozamiatane. Jakie są zalety takiej akcji? No, w krótkim rękawku jestem. W kapciach. Także ciepło jest. Trzeba tylko trochę wietrzyć, bo się trochę kurzy i dymi. Tarcza trochę już zbrązowiała, ale trzeba dodać. Faktycznie trzeba było odłączyć od prądu. Trochę ranty się poobdzierały, ale nie wszędzie. Tu chyba nawet nie ma kamienia. Się wideo urwała. Czy coś. No ale śruby i gwoździe swoje robią. Parę metrów przycięło. Podejrzewam, że ten hałas tu już... O tak, zdecydowanie. Łożyską do wymiany. Drogi nie jest. To tyle, hej. A teraz tak pokrótce, gdzie ja to palę. Więc tak. Na ciepłą wodę, bufor. To paskustwo ma rok i jest całe czarne. Nadymione. Trochę drewna. Grubego, cienkiego. Mam jakieś klepki. Rozpałkę. Trochę węgla. Trochę światła. Tak więc to są jakieś ze stolarni. 2 tony węgla. Trochę porąbanego. Też zakupione. A teraz coś ciekawego. Jak to tutaj wszystko wpada? Bo jesteśmy w piwnicy. Otóż sobie takim obłazem. 0,5 metra w kwadracie. W tamtą stronę jest brama garażowa. I zaraz pokażę to z góry.